Stabilizacja czy chaos? Sytuacja Radomskiej Służby Zdrowia po sesji Rady Miejskiej. Zarząd RSM zapowiada remonty, których domagają się mieszkańcy. Chełmianka Chełm wygrała z Bronią Radom 3-1. Jednym z pierwszych tematów podjętych podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej była sytuacja bezpieczeństwa zdrowotnego Radomian. Sprawozdanie z obecnej działalności przedstawili dyrektorzy obydwu radomskich szpitali. Sytuacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, jak Państwo słyszeli, była bardzo trudna. To się normuje. Wracamy do zabiegów planowych. Mam nadzieję, że otwarcie SOR-u w miejskim szpitalu naprawdę ułatwi całą sytuację. Szybko wywiązała się dyskusja pomiędzy radnymi i parlamentarzystami. Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że przekształcenie szpitala przy Tochtermana w placówkę hybrydową to najgorsza możliwa decyzja, jaką mógł podjąć Konstanty Radziwiłł. Pan prezydent Zawodnik jasno powiedział, że dzisiaj kilka tych miejsc jest tylko dlatego, że w weekend było w radomskim szpitalu aż 8 zgonów. I tutaj absolutnie nie ma się z czego cieszyć i musimy o tym pamiętać, że sytuacja, że szpital na Tochtermana nie będzie za chwilę przyjmował pacjentów covidowych, jest po prostu faktem. I za tą decyzję i za ten stan rzeczy absolutnie w 100% odpowiada wojewoda mazowiecki. Konrad Frysztak pytał, jak w obliczu zapowiedzianej przez Ministerstwo Zdrowia trzeciej fali pandemii ma zachować się region radomski, skoro jedynym szpitalem jednoimiennym pozostaje obecnie placówka w Przysusze. Radosław Fogiel bronił jednak decyzji wojewody. To, jak zarządzany jest szpital na Józefowie, jest kwestią zupełnie odrębną. I wielokrotnie również jako radny sejmiku na te kwestie zwracałem uwagę. Ale w tym momencie istotne jest to, żeby mieszkańcy regionu radomskiego mieli kontakt z lekarzem, mieli kontakt ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. I to leży u podstaw tej decyzji. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na organizację szpitala tymczasowego, który za kilka tygodni zagwarantuje kolejne kilkadziesiąt miejsc dla radomskich pacjentów chorych na COVID-19. Jak mówił jednak dyrektor Marek Pacyna, przygotowanie szpitala nie przebiega zgodnie z planem i nie jest to wina dyrekcji. Padły zarzuty, że szpital źle współpracuje, nie chce współpracować z totalizatorem i te zakupy wszystkie, że to wymyśla dyrekcja szpitala. To zrobiła wykaz pani projektant, która pracuje, pani Osińska, która pracuje na rzecz totalizatora sportowego. Totalizator sportowy ją zatrudnił i ona zrobiła ten wykaz. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją premiera koszty organizacji szpitala tymczasowego miały leżeć po stronie totalizatora sportowego. Już 12 listopada słyszeliśmy zapewnienia, że podpisanie trójstronnej umowy jest kwestią tygodni. Totalizator się migał z podpisaniem umowy dzięki nagłośnieniu i państwa też, Urząd Wojewódzki, informowaliśmy prezydenta, przedstawiali nam takie warunki w umowach, że szpital by poszedł z torbami krótko. Wszystkie koszty były po stronie szpitala. Obecnie terminem uruchomienia szpitala tymczasowego jest 8 marca. Minister Adam Niedzielski ostrzega, że Polska może doświadczyć trzeciej fali pandemii na przełomie marca i kwietnia. We wczorajszym materiale mogliście Państwo usłyszeć stanowisko zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wypowiedzi grupy mieszkańców osiedla, przede wszystkim w sprawach administracyjnych. Dzisiaj przedstawimy odpowiedzi na zarzuty dotyczące prac remontowo-budowlanych. W październiku nasza ekipa była z wizytą w jednym z mieszkań przy ulicy Kusocińskiego, gdzie lokatorka miała problem z przeciekającym dachem. Po paru dniach problem został rozwiązany. Nie będę ukrywał, że nie pamiętam, w którym to miesiącu 20 roku były takie nawałnice deszczowe i wtedy się te przecieki nasiliły, ale od razu wszystkiego, mamy ograniczoną ilość ludzi i od razu jednego dnia tego nie zrobimy. Jest tutaj taka koncepcja, żeby mieć z firmą zewnętrzną, dekarską, jakieś porozumienie i oni na zasadzie takiego pogotowia będą reagowali. Gdy opady deszczu są bardzo intensywne, spółdzielnia nie może podejmować żadnych działań w zakresie uszczelniania dachu przez wzgląd na termozgrzewalną papę dachową. Staramy się, proszę pana, proszę wierzyć, reagować bardzo szybko na zgłoszenia, jeśli chodzi o zalania dachu. I jest to też dla nas, raz, że zabezpieczamy ten majątek lokatora, dwa, to już taka pragmatyzm,
Obniżamy koszty, nie ma wtedy zgłoszeń do firm ubezpieczeniowych, my płacimy mniejsze polisy, bo nie musimy ludziom odszkodowań wypłacać. Zarząd spółdzielni zapewnia, że remonty dachów są w planach remontów. Dachy są ujmowane w planie remontów na tyle, ile finansowo możemy sobie pozwolić, tyle dachów ujmujemy. Te najbardziej zniszczone dachy znajdują się w planie remontów i będziemy je sukcesywnie robić, oczywiście ogłaszając na nie przetargi. Kolejne zmartwienie mieszkańców Gołębiowa to brak remontu ulicy Orląt Lwowskich, który miał być już przygotowany. Bardzo ważną rzeczą jest ulica Orląt Lwowskich. Jak pani Wielgosik była, to już były wszystkie projekty zrobione, żeby ta ulica była wyremontowana. Niestety obecny zarząd tego nie zrobił do tej pory i uchwała była, wszystko było, obecny zarząd nic nie zrobił. Ta ulica się nazywa w tej chwili ulicą Hańby. Do sprawy odniósł się na konferencji z udziałem mediów prezes zarządu RSM Paweł Gregorek. A jeżeli chodzi jeszcze, proszę państwa, o ulicę Orląt Lwowskich, bo tam też jeszcze było to poruszone, że poprzedni zarząd podpisał porozumienie i nic się w tym temacie nie robi. Otóż jest to kolejna nieprawda. Po pierwsze, porozumienie, które podpisał kilka lat temu poprzedni zarząd, jest niekorzystne pod względem finansowym dla członków spółdzielni. Ponieważ Orląt Lwowskich ma być przedłużone, to ma być Orląt Lwowskich bis i aż do Neski, tam do Ronta ma dochodzić. Więc my będziemy tutaj aplikować, aby tą ulicę przejęło miasto, skoro ma być połączone z NSK-ą, nieodpłatnie. Jedna z mieszkanek na konferencji mówi o tym, jakoby remonty odbywały się priorytetowo w blokach zamieszkałych przez członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Chcielibyśmy dopytać, na jakich zasadach są robione remonty w budynkach? Tego nie wiemy. Remonty są robione u niektórych członków Rady Nadzorczej. I u pana prezesa zarządu nie wiemy na jakich zasadach. Podobne komentarze pojawiły się również pod artykułem na naszej stronie facebookowej. Otóż jest to wybitna już nieprawda, bo bloków mamy 88. Członkowie Rady Nadzorczej mieszkają w 10 blokach, natomiast to, co się znajduje na stronie internetowej spółdzielni, ten dokument, realizacja planu remontowego za 2020 rok, w linku aktualności, zaprzecza tej tezie. Dokonywaliśmy remontów małych, średnich i dużych na kilkudziesięciu blokach. Ja nie mówię, że w każdym z 88. Wiceprezes techniczny Adam Serafin dodaje, że w 4 gruntownie wyremontowanych blokach nie mieszkał żaden członek Rady Nadzorczej. Aczkolwiek członek Rady Nadzorczej jest członkiem Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jeśli tam mieszka, dlaczego mamy nie remontować, czy mamy go krzywdzić, czy pozostałych mamy krzywdzić, bo tam mieszka członek Rady Nadzorczej? Nie. Chcę panu powiedzieć, że w poprzednich blokach, które były remontowane, jeśli mamy się już tego czepiać, tam mieszkali członkowie Rady Nadzorczej, ale ja mówię, nie uważam tego za coś złego. 11 milionów 258 tysięcy to szacunkowy koszt planu remontowego na rok 2021 w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Według wiceprezesa Serafina środki na ten cel są zabezpieczone. W kolejnym meczu kontrolnym przygotowującym do rundy wiosennej rozgrywek trzeciej ligi Radomska Broń przegrała 1-3 z trzecioligową Chełmianką Chełm. Wynik nie jest pozytywny dla mnie i z tego nie jestem zadowolony. Natomiast ja już po raz kolejny powtórzę, że wiem, jaką pracę wykonujemy i przede wszystkim wierzymy w tą pracę. Do przerwy w sobotnim sparingu nie zobaczyliśmy goli. Było sporo sytuacji, ale obie ekipy miały problemy z nastawieniem celowników. Wynik w 53 minucie meczu otworzył dopiero Oleksii Prytuliak. W 78 minucie na 2-0 dla Chełmianki podwyższył ponownie Ukrainiec. Broń kontaktowe trafienie zaliczyła w 85 minucie meczu, gdy do bramki gości trafił Piotr Goliasz, a wynik spotkania 2 minuty później ustalił Paweł Myśliwiecki, który wykorzystał rzut karny. Zadaniem było dzisiaj oddanie serducha, wybieganie na maksa tego, co po prostu w tym momencie mamy. Ja też widzę pozytywy w tym meczu, także pracujemy dalej. Ekipa trenera Artura Kupca jest w najcięższym momencie przygotowań, gdyż natężenie treningów i obciążenie na zajęciach dają o sobie znać. To też wynik jest kwestią drugorzędną. Warto również pamiętać, że Broń 2 dni wcześniej zagrała 90 minut z wymagającą drużyną Kotwicy Kołobrzeg. Wynik nie jest pozytywny dla mnie i z tego nie jestem zadowolony. Natomiast ja już
po raz kolejny powtórzę, że wiem, jaką pracę wykonujemy i przede wszystkim wierzymy w tą pracę. Jak podaje oficjalny portal broniradom.pl, podopieczni trenera Artura Kupca powoli schodzą z obciążeń, a w weekend ich kolejnym sparring partnerem najprawdopodobniej będzie Neptun Końskie, choć i to nie jest jeszcze do końca pewne. Ewa Brodnicka przygotowuje się do powrotu na ring. 36-letnia pięściarka w październiku minionego roku przegrała starcie o pas mistrzowski Federacji WBO z Michaelą Mayer. Walka ta odbyła się w Las Vegas na gali organizowanej przez Ediego Herna, właściciela grupy Matchroom Boxing. Kilka błędów się pojawiło w tej walce, na pewno pół dystans jest do poprawienia. Teraz nad tym mocno pracujemy. Więc ta walka również dała mi takie poczucie, mimo tego, że była przegrana, to dała mi takie poczucie, że jestem w stanie walczyć z najlepszymi zawodniczkami na świecie, że potrafię postawić im mocne warunki. Podobne stanowisko zajmuje trener Brodnickiej Gaz Karen, który dostrzega w swojej podopiecznej nieustanny progres. With each fight with Ava, she's stepping up, but she's getting better and better. She fought a world class fighter, a US Olympian, now world champion Michaela Mayer, but I'm hoping we'll get a rematch with her and Ava's just improving all the time. So you'll see a better Ava with each camp. Popularna Cleo nie ukrywa, że jej celem jest jak najszybszy powrót na mistrzowski tron. Pierwszą przeszkodą w drodze na szczyt będzie bułgarska pięściarka Milena Kolewa, która w zawodowej karierze wygrała 10 walk, a 11-krotnie schodziła z ringu na tarczy. Wbrew pozorom, najbliższe starcie na gali Tymex Boxing Night 16 to twardy orzech do zgryzienia, bowiem bułgarska pięściarka w swojej karierze stawiała opór takim zawodniczkom jak Katie Taylor czy Maiwa Hamaducze. Dawała dobre rundy i myślę, że jak na powrót to jest mocna rywalka, bo mieliśmy możliwość zakontraktowania innych, ale nie ma sensu, wiesz, jak już walczyłam z najlepszymi na świecie, to ciężko byłoby się przygotowywać do jakiegoś przysłowiowego ogórka, więc bardzo poważnie podchodzę do tego pojedynku. Tak jak przy okazji poprzednich pojedynków, tak i teraz pieczę nad polską pięściarką sprawuje Gaz Karen, a oprócz niego w przygotowaniach pomaga trener Leszek Pyrka, który odpowiada za przygotowanie fizyczne. Brodnicka czerpie również z doświadczenia Michała Żeromińskiego, który na sparingi do pionek przywodzi swoich utalentowanych podopiecznych. We wtorek Cleo miała również przyjemność sparować z Natalią Marczykowską z klubu RKB Boxing Radom, która rozwija swoje rzemiosło pod okiem trenera Adama Jabłońskiego. Zawsze jest ciężko. Trenuje się 2-3 miesiące do walki. W związku z tym trzeba dawać z siebie tutaj wszystko. Trenujemy ciężko, ale również mądrze. Nie przetrenowujemy się, bo często się to zdarza u pięściarzy. Równolegle z Brodnicką do występu na gali Tymex Boxing Night 16 przygotowuje się Stanisław Giwadło. Oprócz tego na obozie w Pionkach przebywa Jonathan Alex Pierre, który do Polski przyleciał za sprawą Gasa Karena. Amerykanin 12 lutego wygrał walkę w Stanach przez knockout w pierwszej rundzie, a po wspomnianym weekendzie zameldował się w Pionkach, gdzie znajduje się baza pięściarzy ze stajni Mariusza Grabowskiego. Poland is my home. Pionki is great. I've been coming to Poland the past 4 years now. I'm half my time in Poland, half in the USA. Poland, Pionki is great. I love it. I'm not too happy with the snow, but that comes with the territory. Pionki moim zdaniem staną się takim centrum, sercem pięściarstwa. Mamy świetne warunki. Szczerze powiem, zaskoczył mnie ten klub, bo Mariusz Grabowski mówił, że przygotuje gym dla nas, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ładny i uważam, że jest to jeden z najlepszych, najfajniej wyposażonych klubów w Polsce. Gala Tymex Boxing Night 16 odbędzie się 13 marca i będzie transmitowana w TVP Sport. W walce wieczoru Damian Wrzesiński zmierzy się z Julio Barazą. Zamunie Radom w minionym tygodniu rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek czwartej ligi. Mikrocykl treningowy został zakończony niedzielnym meczem sparingowym z Gryfem Policzna, 15. drużyną Tymex Ligi Okręgowej. Podopieczni trenera Marcina Sikorskiego przegrali 0-1 po golu Mateusza Marchewki w 24. minucie spotkania. To był nasz pierwszy sparing, cieszymy się, że tak naprawdę go rozegraliśmy. Jesteśmy po tygodniu pierwszych zajęć treningowych, także podsumowaliśmy dzisiaj to grą. I wiemy, że tak naprawdę to dopiero początek przygotowań, także mamy jeszcze czas na to, żeby się przygotować i być dobrze dysponowany w tej rundzie. Trener Marcin Sikorski przyglądał się kilku młodym zawodnikom, którzy przebywają w radomskim czwartoligowcu na testach. W najbliższym czasie do Zamunia mają również dołączyć wartościowi gracze z doświadczeniem na tym poziomie rozgrywkowym. Było paru młodych chłopców testowanych, także przyglądamy się, obserwujemy, zobaczymy. Myślę, że tak jeszcze ktoś w następnych kolejkach do nas dołączy. Zamunie zainauguruje ligowe granie w bieżącym roku w połowie marca.
Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Eleclerc i aktywuj kupony. Cytryny 1 kg 3,99. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Olej rzepakowy Wielkopolski 3 litry 13,99. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Mleko dla dzieci Bebiko 800 gram 31,49. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Pobierz aplikację Bonus Eleclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Każdy z nas wie, jak ważna jest woda. Oczyszcza, regeneruje, daje życie. Jest częścią każdego żywego organizmu i stale towarzyszy nam w codziennym życiu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Już ponad 90 lat dbamy o Wasz komfort i bezpieczeństwo, zapewniając wodę najwyższej jakości. To dla Was każdego dnia oczyszczamy tysiące litrów wody, dbając jednocześnie o środowisko poprzez stosowanie najnowocześniejszych systemów oczyszczania, ponieważ to Wasza przyszłość jest dla nas najważniejsza. W trosce o Wasze bezpieczeństwo zrealizowaliśmy szereg projektów modernizacyjnych, aby móc cieszyć się mianem jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Wodociągi miejskie w Radomiu. Z szacunku do siebie. Wkręć się w kranówkę. W tym tygodniu do Radomia zawita prawdziwa wiosna. Już jutro termometry pokażą nawet 16 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a podmuchy wiatru nie przekroczą 25 km na godzinę. Synoptycy nie przewidują opadów. Ciśnienie wysokie, w południe wyniesie 1035 hektopaskali, biometr, podobnie jak aura, korzystny. W czwartek nadal ciepło i jeszcze bardziej słonecznie. Wzmocni się jedynie wiatr, który w porywach osiągnie 40 km na godzinę. Ciśnienie nieco spadnie i osiągnie 1030 hektopaskali, biometr nadal korzystny. Piątek zapowiada chwilowe ochłodzenie, ale temperatura nadal, jak na luty, bardzo wysoka. Maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Niebo niemal bezchmurne, podmuchy wiatru momentami przekroczą jednak 50 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma tendencję spadkową, w południe barometry pokażą 1026 hektopaskali. Biometr cały czas korzystny.